witam Was przesympatycznie we wtorkowym vlogu. Jak widzicie, właśnie świta, to oznacza tylko jedno, że idę na dydaktykę do szkoły na Kazimierz, więc zobaczycie dzisiaj, mam nadzieję, troszkę Kazimierza. Prawdopodobnie tę samą część, co zwykle, no ale cóż, ja na to poradzę. I dzisiaj będzie na pewno dzień bardzo pracowity, bo teraz w tramwaju będę czytała Sachem. Później muszę się przygotować z Nadniemnem, bo ciężko, jakoś opornie to idzie. O ile podoba mi się sama książka, to później nie lubię czytać o książce, ale się jakoś zmuszę. Pójdę, mam nadzieję, odpowiem z tego Nadniemnem, wyjdę, wrócę do mieszkania, znowu pójdę i jak dobrze pójdę, to do Teatru Starego na Kosmos Gombrowicza. Więc zabieram Was oczywiście ze mną. Jest dokładnie 7:27, za 3 minuty mam jedynkę, to znaczy, że będę miała 30 minut na dotarcie na Kazimierz i wejście do klasy. Czy zdążę? Nie wiem. Zrobimy sobie taki challenge. Jesteśmy już na Kazimierzu, przy tej ulicy, co zwykle. W tramwaju zdążyłam przeczytać Sachem. No i powiem Wam, że przede wszystkim, co mi się skojarzyło, to to, że to jest bardzo smutny utwór. Bo zrobiło mi się tak smutno jakoś w tramwaju i na pewno to nie jest coś, co owszem, no jest krótkie, no ale nie nadaje się do czytania w pociągach, w komunikacji miejskiej, bo no idzie się później i myśli się o tym wodzu i tak dalej. Dobra, idę, bo pewnie zostało mi jakieś 4 minuty. No, szkołę już widzę. Ale gdzie tam jeszcze trzecie piętro? No jak widzicie, ja już wyszłam ze szkoły i nie jestem na Kazimierzu, jestem już pod UP, ale zaraz Wam opowiem dlaczego. Bo w międzyczasie nie miałam jak nagrywać, bo szliśmy dużą grupą znajomych, dlatego też nie widzieliście reszty Kazimierza, ale stała się rzecz straszna, straszna dla nauczyciela. Miała być prowadzona lekcja w tej klasie, ale co się stało? Uczniowie nie przyszli. Więc nauczycielka wysłała oczywiście SMS-y do rodziców, dlaczego dzieci nie ma w szkole, na co otrzymała wiadomość, no oczywiście są chorzy i tak dalej. Ale to nie zmienia faktu, że nikogo nie było, więc lekcja się nie odbyła. Więc to jest fascynujące. No więc posiedzieliśmy, porozmawialiśmy trochę na temat właśnie tego, dlaczego ich mogło nie być, co zrobić w takiej sytuacji. Oczywiście nie doszliśmy do żadnych konkretnych wniosków, więc dzień zaczął się niesamowicie fascynująco. Teraz idę znaleźć coś do jedzenia, później idę wstawić wczorajszego vloga, bo oczywiście jeszcze tego nie zrobiłam. Muszę dorwać jakiś komputer na UP. No, a później idę na zajęcia z pozytywizmu, będziemy omawiali właśnie Sachem. No, a później idę na zaliczanie z Nadniemnym. To jest mój plan na dzisiejszy dzień. Widzimy się później. Właśnie wyszłam z zaliczenia, właśnie z tego Nadniemnym. Oczywiście, co dostałam? Co dostałam? 5. Kto jest zwycięzcą? Ponownie? Ja jestem zwycięzcą. Fajnie się rozmawiało o Nadniemnym. Zresztą ja lubię rozmawiać o Nadniemnym. Mogłam sobie porozmawiać z czystym sumieniem o Zygmusiu Korczyńskim. Więc powiem Wam, że było ciekawie. A teraz nie wiem, gdzie idę. Wyjdę z budynku i wtedy się do Was odezwę. Uwaga! Teraz uwiecznie. Miałam Wam coś mówić po wyjściu, ale nie zdążę, bo będę biegła za 14. Ha, widzicie? Kto nie wierzy, że biegam?
końcu, jak nigdy, chyba na ten koniec pobytu w Krakowie przedświąteczny trafiłam na czternastkę, która odwiozła mnie prosto spod UP aż pod blok. No to się jednak rzadko zdarza. Teraz wracam do mieszkania. Na pewno będę chciała się spakować, bo później, tak jak mówiłam Wam wieczorem, idę na Kosmos Gombrowicza do Teatru Starego. Zapowiada się całkiem ciekawie, tylko nie wiem, czy ta moja wycieczka do Teatru Starego, czy będziecie mogli ją obejrzeć jeszcze w tym vlogu, czy może w tym vlogu jutrzejszym, bo nie wiem, czy nie będę musiała jeszcze przed wyjściem do tego teatru zmontować już tego vloga z dzisiaj, no bo tak, wrócę z teatru, będzie już późno, a w środę rano mam na godzinę 8, a już muszę pojechać w ogóle na ulicę Gołębią z wielką walizką, laptopem i w ogóle jeszcze z Bóg wie czym. Później będę z tego rynku w Krakowie, również z tą walizką będę musiała pojechać na UP, to jest kawałek, później z UP pojechać z kolei z tą walizką na dworzec. Więc logistycznie mam nadzieję, że wszystko to dobrze zaplanowałam. A teraz już idę do mieszkania i tam jak sobie o czymś przypomnę, to oczywiście Wam trochę poopowiadam. No słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, jestem przeszczęśliwa z tego, że już zaliczyłam to nad Niemnem. Tym bardziej, że to była taka pozytywistyczna lektura, którą sama sobie wybrałam. Oczywiście było całkiem przyjemnie, szczerze mówiąc, jak już mówiłam o tym nad Niemnem, no to zdziwiłam się, że kiedy mi przerwano, zdziwiłam się, że to już koniec, bo chciałam mówić dalej i prawdopodobnie mówiłabym o tym nad Niemnem w nieskończoność. No i teraz co? Teraz wróciłam do mieszkania, spakuję się, oczywiście na pewno będziecie mi towarzyszyć przy pakowaniu książek do walizki. Zobaczymy w ogóle, ile mi się tego wszystkiego nazbiera. No jak widzicie, pakowanie trwa, biorę na pewno Brzezinę i inne opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, listy Krasińskiego, tutaj mam taką książkę o zarazach. Tutaj całą resztę tych książek, które wezmę, to są te książki, po które poszłam swego czasu do bibliotek, dwie teczki z moimi karteczkami różnymi do tych moich dwóch prac magisterskich, no i miliard oczywiście innych rzeczy, kabli i sama nie wiem już czego, w każdym razie mam nadzieję, że się zmieszczę, bo tak jak powiedziałam już wcześniej, muszę jutro jakoś wytaszczyć tę walizkę na pierwsze piętro, najpierw na Gołębią, później na Podchorążych, później z powrotem na rynek i później na dworzec, więc życzcie mi powodzenia. Nie no, wiecie co, spakowałam i prawdę mówiąc nie, jest jakoś strasznie źle, nawet zmieściłam tam płaszcz, którego wcale nie muszę brać, ale oczywiście mogę, więc jeżeli mogę, to oczywiście wezmę. Dobra, no to słuchajcie, ja się zbieram już do wyjścia do tego Teatru Starego. Idziemy do Teatru Starego na tą scenę przy ulicy Starowiślnej. Przypominam, na Kosmos Gombrowicza i właściwie pokażę Wam ten kosmos dzisiaj. A co, jak mam się nie wyspać, to przynajmniej nie wyśpię się porządnie. Na wpół spakowana, bo już nie zdążyłam, wychodzę do tego teatru, a wcześniej oczywiście na tramwaj, żeby do tego teatru dojechać. Mam nadzieję, że sztuka mi się spodoba, bo ktoś ostatnio mówił mi, że ten Kosmos Gombrowicza nie zrobił na nim wrażenia, więc zobaczymy, jak będzie na mnie. Co prawda, no nie czytałam, ale przynajmniej oglądnę. Od czegoś trzeba zacząć. Zresztą ja powiem Wam, że właściwie nie przestrzegam tej zasady. Najpierw przeczytaj, później obejrzyj. Prawdę mówiąc, zazwyczaj najpierw oglądam, a później dopiero czytam. No kto zna Kraków, ten wie, że to nie jest ulica Starowiślna, tylko wjazd na rynek główny w Krakowie. Ja jestem tutaj dlatego, że przyjechałam trochę wcześniej, więc mam jedną sprawę do załatwienia właśnie w rynku, a później już wybieramy się prosto do Teatru Starego. Więc pokażę Wam teraz pewnie rynek, a później już Teatr Stary, znaczy tą jego siedzibę przy ulicy Starowiślnej. Thank you.
Słuchajcie, ja właśnie wyszłam z kosmosu, dosłownie. No i jak oceniam tę sztukę? Znaczy ja nie jestem oczywiście żadnym znawcą, nie znam się jakoś specjalnie na teatrze, ale wydaje mi się, że ta interpretacja kosmosu była naprawdę ciekawa. Oglądałam ją z ogromnym zaangażowaniem, chociaż tak sztukę nie do końca zrozumiałam. Chyba rzeczywiście lepiej byłoby, gdybym ją najpierw przeczytała, a później się o niej troszkę naczytała. Na pewno wypadłoby to lepiej, ale naprawdę mi się podobało. Chociaż poszłam tam ze znajomymi i nie wszystkim się spodobało. Mnie podobało się bardzo, szczególnie cała scenografia, to w jaki sposób skonstruowana była scena, całe oświetlenie, jak sobie pomyślałam, ile osób musiało za tym stać, to było takie wow, więc jeżeli ktoś jest z Krakowa i zastanawiał się właśnie, czy warto iść na kosmos, no to tylko moim zdaniem warto. Z tym, że oczywiście się na tym jakoś specjalnie nie znam, ale myślę, że warto iść na kosmos. Fajnie, fajnie. Cieszę się strasznie, że w ten oto sposób zakończyłam praktycznie mój pobyt przedświąteczny w Krakowie, bo jutro o 14 już wracam do domu, więc jutro będzie vlog mocno mieszany. Z jednej strony pooglądacie jeszcze troszkę Krakowa, a z drugiej strony zobaczycie już moją rodzinną wioskę. Więc serdecznie zachęcam do oglądania kolejnego, jutrzejszego vloga, bo zapowiada się naprawdę ciekawy, obfitujący w liczne wrażenia dzień. Pa, pa!